Adam Mollisch. Vielleicht kann er nicht ganz so weit springen wie Morgenstern, aber so 110, 111 könnten bei Adam Mollisch auch herauskommen. Ja, muss man immer. Muss man. Oh, oben sah gut aus. Oh, nicht so weit, aber weit. Ja. Position 2. Also über 110, aber schön harmonisch oben. Also der war wieder sehr gut. Aber Annelie Püssel sagte auch, also man springt es aus dem Training heraus. Also man hat sich nicht speziell hier drauf vorbereitet, hat sicherlich nicht die optimalen Kraftwerte, aber es langt eben immer noch, um ganz vorn mitzuspringen. So, damit wissen wir schon eins, dass Thomas Morgenstern in der Wertung dieser kleinen Vierschanz-Tournee vor Adam Mollisch einkommt. Das ist sicher. Unbekannt im Moment ist noch, ob Gregor Schlierenzauer allen beiden den Daumen zeigt. Wahrscheinlich ist das. I Łukasz Kruczek wypuścić naszego zawodnika. Tak, duża dysproporcja była między lokatami w obu tych konkursach. No teraz pokazał lepiej Stokruczkowi natychmiast. Niech skacze. Bardzo daleko. Bardzo daleki skok. Bardzo daleki. 114,5. A więc najlepsza odległość do tej pory. 2,5 minusu, ale musi prowadzić. Tak jest. 131. A więc Kot prowadzi przed Olim i Szedale. I czuje. Walka z Ito i z Morgensternem może być bardzo, bardzo ciekawa. 116 metrów pięknie skoczył Ito. No ale takie rozbieżności wśród sędziów. 2 punkty różnicy to jest. Bliżej niż Ito. Co to oznacza, jaka będzie minus czy plus? Plus, ale 111 metrów to jest 9 punktów różnicy. To nie może być Małysz pierwszy. Tak jest, musi być drugi. Będzie Maciek przynajmniej na drugim miejscu. Czy wyprzedzi go Kamil, czy jednak Kot dzisiaj zwycięży, przekonamy się za kilka sekund. Mistrz świata na rozbiegu. Miał nad Maciejem przewagę wynoszącą 4 punkty. No i nie wiem, czy ta odległość wystarczy. To też był skok za 110 metrem. W odróżnieniu od Niemców Stoch wylądował jak należy. I noty za styl będzie miał bardzo wysokie, 113 punktów, metr krócej zatem od Maćka, ale noty bardzo podobne, wysokie. Jeśli chodzi o bonifikatę za wiatr, będzie doliczone 1,5 punktu. Wydaje mi się, że dzisiaj to Kamil Stoch okaże się zwycięzcą konkursu. Stoch przed Kotem, bardzo piękna kolejność. Szwajcaria podoba nam się szalenie, zwłaszcza w takim wydaniu, jeśli chodzi o letnią Grand Prix. Popatrzmy jeszcze na oficjalne potwierdzenie wyników. Tak jest, Kamil Stoch zwycięzcą. W ten sposób kończy się skok norweskiego zawodnika. Przecież 115 metrów. Świetna, świetna odległość, świetny skok. Piotr Żyła. Nieobliczalny wiewiór na rozbiegu. Ależ odfrunął wysoko. I jest, i wylądował.
Tak daleko chyba jak przed chwilą Shien. 115,5, a więc jeszcze dalej. Dalej niż Shien i co najważniejsze, bez najmniejszego problemu. Piękny technicznie skok da w tym momencie Piotrowi Żyle prowadzenie, co będzie oznaczało, że dwóch Polaków dzisiaj będziemy mieli w pierwszej szóstce. Żyła bowiem po pierwszej serii plasował się wśród pięciu najlepszych zawodników. No i z całą pewnością tę lokatę w ścisłej czołówce utrzyma. Co więcej, Kamil Stoch na razie tuż za nim. 406,5 punktu. This is the man who finished second to him, Maciej Kot. It's Poland versus Poland for the final competition effort of Einsiedel on this Saturday evening. Maciej Kot looking for his third summer Grand Prix, and that's better than Stock, surely. He had almost 2 meters in hand. Star marks 118 meters, and that is victory number three of the Summer Grand Prix Series for 2016 to Maciej Kot of Poland. 1, 2, 3, 4 marks of 19, one of 19 and a half. And that comes from Martino De Grignis, the Italian judge. And Poland are 1 and 2. And this is a reverse of the result